Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy FIFA 14. Witam się z wami DJ Palaside Pad. I nowe stanowisko. No i kontynuujemy naszą serię moi drodzy. No więc ogólnie z sezonu to wygląda w ten sposób jak wygląda. Ja wam pokażę w ogóle moją match history i już wam tutaj wszystko tłumaczę. Samara Region, ta FC Barcelona, porażka 0-3 wynika z tego powodu, że dałem walkovera. Ale dlaczego dałem walkovera? Wszystko wyjaśnię za moment, mamy 4 punkty. Gramy następny mecz, muszę tylko właściwie edytować mój wyjściowy skład, bo chcę na tutaj Williana wstawić zamiast Shirle. No i wyrzucimy stąd Benteke, bo Benteke nam totalnie tutaj niepotrzebny i niech nam odnajduje przeciwnika. Dobra, dawno nie było fifki, przynajmniej niedawno jej nie nagrywałem. Okej, mamy jakiegoś przeciwnika. No i moi drodzy, oj, to będzie gruby przeciwnik, nie chcę z nim grać. Nie chcę z nim grać, bo to jest Ultimate Edition. Dziękuję takim osobom bardzo serdecznie. Dobra, dlaczego w ogóle walkovery? I dlaczego w ogóle jakby to tak wygląda jak wygląda? Dobra, chuj, podejmę wyzwanie, jestem hardcorem, podejmę wyzwanie. O chuj, zjebałem, niemiecki schłan ma jeszcze jakiś pewnie. O ja pierdolę, Hiszpania. No nic, dobra, może damy radę. Dlaczego dałem walkovera? No więc, grałem sobie w FIFA. I właściwie nagrywając odcinek, bo nagrywałem odcinek. Dzwoni do mnie kurier, że przyjechał z biurkiem, czyli z tym, co tutaj jest teraz, dlatego mamy w ogóle nowe stanowisko pracy. No i co ja miałem zrobić? No, zatrzymanie trwa 30 sekund tylko. Kurier mnie zaskoczył. No, wyleciał mi tu nagle z tekstem, że nikogo nie ma w domu. Ja mówię, nie, no ja jestem w domu, no zaraz zejdę. Ja mówię, co tu zrobić? O ja pierdolę, teraz jeszcze kola podanie zrobił. No więc mówię, nie no, walkover, trzeba dać walkovera. No i mimo, że było 1-0 dla mnie, wygrywałem ten mecz. Jeszcze na dokładkę, Miris Action się zbugował. Mam nadzieję, że teraz tego nie zrobi. W ogóle dziwnie strasznie mi się gra na tym nowym stanowisku. I będę musiał się do niego przyzwyczaić. Totalnie. A tam się wysunął, ładnie teraz. Staric. O Jezu, prawą nogę to on ma taką słabą, że to widzę, tutaj nie opłaca się totalnie strzelać. Winia ma 100% kondychę. Chłopak nie grał w ogóle meczy. Wczoraj grałem towarzyski mecz z jednym z widzów. No i wygrałem w rzutach karnych, bo w sumie było bardzo fajnie i przyjemnie. 2-0 ze mną wygrywał, później sobie to wyrównaliśmy jakoś do 2-2. Dałem radę wyrównać do środku i teraz ładnie niekryty! Ale Diego Lopez był lepszy ode mnie. No niestety, bywa i tak. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, to nie idzie mi tutaj zbyt dobrze, nie było tam faulu żadnego. Niepotrzebnie trochę się bawię tutaj, ale spoko, na razie mogę, jest 0-0, także jeszcze niczego tak bardzo nie tracę. O, przeszedł mnie, o, nie wiem czy go trzymać krótko. O nie, to musiało wejść, bo to była piłka wystawiona praktycznie, zobaczcie, tutaj odbite o kompanego rykoszetem. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. No i mi odebrali piłkę. O, czekajcie, jeszcze ją mam. Ale teraz ładnie, William! Jovetic! Jaja Touré, ale on straci tą piłkę, niestety. Dobra, David Shaw. No i stracona piłeczka. No, ma dobrą obronę, no nie ukrywajmy. On w ogóle ma dobry skład, no 84 ogólnej oceny to jest porównywalny właśnie skład do mojego. Dobra pozycja do odtania. Jeśli bawisz się tam tymi trikami z wodami, nic z tego nie wychodzi.
Niestety. A dlaczego oni tego nie przejęli? Kompany. Daniel Sturridge. Ale teraz piła. No na niego. Ale na niej nie dojdzie. Za mało tempa. Zabrakło prędkości. O! Nie, 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 nie. Dobrze, Czech. Myślałem, że będzie lobował, ale dał radę, chłop. Wychodzić Czechem? Wychodzić. Lekko, na długi supek zagrał. No i cóż, jedziemy dalej. Dobra. Muszę chyba prawym skrzydłem to przejść, bo... O, właśnie, w ten sposób. Dobrze, Runej niekryty. I... O ja pierdolę. Dobra, mamy rzut rożny, już myślałem, że zjebali. Luis! Luis siedzi! Zajebiście! 1-1. Wczoraj mi Luis strzelił pięknego gola z około, ja wiem, 7 metrów z nogi. Mimo że obrońca, to powoli zaczyna coraz bardziej tutaj u mnie w klubie grać lepiej. Powiem wam. Także jestem dumny z niego. Dobra, no. Dobrze, Debiszał. Wayne Rooney? Nie, to jest Jovetic. Więc czy będziesz podawał, czy nie będziesz podawał? Czy co będziesz robił? W ogóle mam do was pytanie, bo zastanawiam się nad tym, żeby zrobić taką serię z widzami grania w FIFA 14. O, wow! Jeżeli jesteście za czymś takim, to napiszcie w komentarzach. Chętnie zobaczę. No i nie wiem, jak macie jakieś w miarę wysokie ligi albo fajne kluby, to możemy coś takiego pograć. Ktoś pytał mnie, jakie mam stroje tego klubu mojego. Nie wiem, muszę zobaczyć. Bo nie orientuję się niestety. Leć, leć, Sturridge. Leć. Aj, podanie do bramkarza, będzie daleki wykop, albo dogranie. No właśnie. Dogranie do góry. Lubi grać z fel na podania. Ja tam od razu kontrę wyprowadzam. O, porobił mi Luisa. Dobrze, Petr Czech. Jovetic, Sturridge, William. Co sobie tu zrobić? Do Sturridge'a zagramy, ale nie, to, nie wiem, te podania coś im dzisiaj totalnie nie wychodzą, słabo. Słabo. No dalej, do kogo, do tego, do kogo zagrasz? Za mało mam tutaj napastników, nie wiem, czy coś z moją... może to nie jest... Oj! Nie wyszło. Czy coś z moją... moim ustawieniem, o. Bo zabrakło mi słowa, nie jest nie tak. Ale chyba nie. Palasite, za dużo zabawy. Za dużo zabawy, za dużo dribblingu. Było tak naturalne. O, ale teraz piła! Ale wysunięcie, lobik! Nie! Nie, dlaczego nie? Dlaczego nie? Kurwa! Że też to wyciągnął. Noż co za skurczybyk. No i udało się odzyskać. Dobrze, Debiszą, ładnie. O, 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 o! Sturridge tam doleciał. Koniec pierwszej połowy. Dziwne. Powinni to zmienić ogólnie w tej FIFA według mnie. Że jakąś aktualizację powinni wypuścić taką, która by nie kończyła meczów w trakcie głupich momentów. Tylko powiedzmy w trakcie... Bo ja wiem, nie wiem, na przykład autu, piłka wypada na aut, albo coś, coś w podobie. Dzięki, przyblokował mnie, no właśnie. Właśnie. Co ja miałem zrobić? Tu o, Benzema. Co to jest chamstwo? Żółtą za to. Zagraj tam. Czemu do koła nie... Czemu nikogo nie było do góry? Ale teraz piła! Luis! Jezus, druga! Jego druga piłka! Oh my god!
No, to się tak musiało skończyć, żeby totalnie niekryty zobaczyć, jak wyszedł na pozycję. No, nie miał szans. To jest już jego druga bramka, może hat-tricka w dzisiejszym meczu strzeli, kto wie. Jeszcze nie koniec tego meczu, więc zobaczymy. Na razie w ogóle musimy utrzymać albo 2-1 spalony. Albo w ogóle nie przegrać, o. Po tym poprzednim meczu pamiętacie co było, nie? Sodoma i Gomora, totalna porażka. Tutaj praktycznie oddałem za Frika tą piłkę. Okej. O Boże, co to było za przyjęcie? Co to było za przyjęcie piłki? O nie, o nie, o nie. To są niebezpieczne sytuacje, które doprowadzają moje serce do skraju załamania. O, dobrze, Staric. On się przepchnie, on ma siłę. On da radę. No co jest? No właśnie. No właśnie. I teraz będzie ciekawa sytuacja. Lekko dośrodkować. I Luis! No. Le Bichon. O! O nie! Trzymaj go tam. Pressing, pressing. Oj, daleka piła do Isco. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Dobra. Ten pressing tam się przydał. Bo przynajmniej mnie nie przeszedł. Pod względem tego, że strzał na bramkę byłby odpowiednio oddany. Niekryty, no właśnie. Czech! Dobrze! Zajebiście. Dobre, dobre rozwiązanie. Tylko żeby teraz nie dać sobie wrzucić piłki, będzie fajnie. Będzie fajnie. Ten długi słupek. Dobrze, Petr Czech. Tyle. O, jeszcze, op. Tutaj przeszedł. O, nie wierzę. Jak jego obrona w ogóle się gubi, to jest poraha. Przynajmniej teraz się zgubiła. Zastanawiam się, czy później nie wprowadzać zmian. Fabio Concentrao tam był. Dobra, Staric. Aj do nikogo. Oj, William tutaj próbował przejąć. Do góry zagraj. O, właśnie. Tam jest niekry... Ej! To już było chamskie z bara przytrzymanie Jovetića. To już mi się nie podobało. Będzie... Nie będzie grał po linii? No nie będzie grał po linii. William. Super, świetny ślizg. No, czy ten pressing... No dobra, mamy out. Tutaj tak sobie trochę tutaj triczków, trochę tego... No super piła. William, brawo. Zabiste zagranie. O, nie podejdzie do Ashley Cole'a i Jovetić. No trudno nazwać to główką. Nie, to był na nim. Nie pogłówkował zbyt dużo przy tej akcji. Dobra, uwaga. Uwaga, kompany! Siedzi. On jest wysoki. 69. minuta. Przypadek? Nie sądzę. Brawo. Wyszedł do tej piłki. Taka szmata wpuszczona. Taka szmata. No nic, 3-1 mamy w takim razie. Już powoli moje serce się stabilizuje. Wynik coraz bardziej na moją korzyść. Że spoko. Strzał z daleka. O, Petr Czech miał problemy lekkie z tym. Co mnie troszkę zastanawia. Oj, Nani nie doszedł. To dziwne. Że ten ślizg tam nie był w nogi totalnie, bo mógłby się skończyć żółtą kartką, znając życia. No i tyle po twojej akcji. O mój Boże! Teraz Nani będzie szedł, tam Jovetić już schodzi. Jovetić, Jovetić, Staric! Ole, wlatywał na Szczupaka. Teraz Wayne Rooney. Wayne Rooney! Aaaa! Zobaczcie ten piękny strzał z daleka. Jeszcze tam William to tak... Znaczy sorry, Luis tak przykrył. Uuu! Niebezpiecznie właśnie z Luisem.
Zobaczcie, on się tam zwija. Siedzi! O, wybronił. Luis, wstawaj tam, wstawaj! Trzeciego gola musisz strzelić. Zobaczcie, Luis leży. Czeka, a ten strzela i nie trafia. Zagramy może krótko. Krótko! Zastanawia mnie, gdzie ten strzał miał być. No i nie mogę się zastanowić niestety, dokąd to miało dojść. Benzema. Oj, Benzema przeszedł z piłką. Ale dobrze poradzili sobie moi. Bardzo dobrze. Świetnie tam Nani. Yaya Touré. Nie dochodzi Willian. Willian. A jeszcze go tam bokiem. Kedire. Jakieś ma arabskie nazwisko. Petr Czech. Świetnie. Gdzie tam uciekasz za kamerę? Jesteś gwiazdą tego meczu. O Jezu, co to było? Co to było? Dobra, lekko zagramy do przodu. Wow! Toż to podanie, to nie wiem. Gdzieś tam... Chyba chciał strzelać w gołębie na stadionie. Nie, 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 nie! O kurwa. Dobrze, bijcie się o tą piłkę! Jako kotlet w barze. Ale teraz wyprowadzam kontrę. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Bululululu. Jeszcze sobie troszkę potrikowałem. Haha, how's it going, bros? Takie trochę PewDiePie'owe. Troszkę mi się triki pomyliły, bo chciałem sobie górą przerzucić i strzelić, no ale nie pykło. 4-1, dobra, to jest już końcowy wynik meczu na pewno. To jest 87 minuta. Koleś chyba tam sobie pada rozwalił, bo coś nie gra, nie wiem czemu. Chyba się troszkę wkurwił, że jego bramkarz jest słaby. O! Coś już tutaj działa. Widzicie, mówiłem, że Hiszpanów da się ograć. Tylko gorzej jest z Włochami, z Niemcami. Jak w każdym odcinku zresztą to powtarzam. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. W każdym odcinku to się odbija na tym, co mówię praktycznie. Aczkolwiek no... O, Benzema tam? Nie. Dobra, to był Villa. David Villa. Czy tam Dawid? Gdyby tam jeszcze Jovetic mu dobił na 5-1, to by było już cudo. Więc koleś musi chyba podpracować nad swoją obroną. Chociaż w pierwszych minutach meczu dawał radę. Ale Petr Czech jest bohaterem dzisiejszego odcinka totalnie. Tam daje radę, chłopak, daje radę. O, nie wychodź Czech. Dobra, to jest twoje. I daleka piła, do przodu. Do przodu graj, tak jest. Daleko do Staridża. Koniec meczu. 4-1, David Luiz. Dwie bramki. Obrońca, o dziwo. Nice. 7 punktów, 4 gry do końca, z czego muszę wygrać na pewno dwie. No to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, żeby nie spać do tej trzeciej ligi. Zobaczymy, może się uda. Także cóż, ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalas1thumbsup. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. No i zapraszam was również do mojego sklepu z koszulkami djpalas1thumbsup.pl. I trzymajcie się ciepło, cześć. Do następnego odcinka. Hej.